tysiące. Pod nim prerwia i skały naprzeciw. Jak gdzie indziej świeciło tam słońce, prawi ludzie i wódz ich szeryf. W naszym miasteczku Gotsipi życie spokojnie się toczy. Wszyscy mieszkańcy mogą żyć spokojnie. W porządku pilnuje najdzielniejszy szeryf Demi. Dzisiaj w naszym miasteczku pojawiło się dwoje nieznajomych ludzi. Nikt wcześniej ich tutaj nie widział. Ciekawe, czy zamierzają się tutaj osiedlić, czy są tylko przejazdem. Oj, kopoju, że nie dają się pomagać. Teraz spotka cię zasłużona kara i będziesz trzymał sznurek z mokrym krajem. Tymczasem do naszego miasteczka powrócił szeryf i prowadzi Kasiaka, który wczoraj uciekł z więzienia. Oj, Kasiaku, niedługo cieszyłeś się wolnością. Teraz znowu wrócisz za kratki. Właśnie do naszego miasteczka przybywa dostawa złota z dalekiego Meksyku. Garbaty Meksykanin wraz ze swym dzielnym rzutem podążają do banku, by tam złożyć bardzo ciężki ładunek złota. Szeryf postanawia pomóc w dostawie i razem udają się do banku. Bankier odbiera bardzo ciężki ładunek złota i umieszcza go bezpiecznie w banku. Szeryf i Meksykanin oddalają się z miasteczka. Niestety szeryf zajęty dostawą nie zauważył, że nie zamknął drzwi od więzienia. Kasiak wykorzystuje szansę i ucieka. Ale co on robi? Podchodzi do naszych gości? Co on zamierza zrobić? Och nie, Kasiak zamierza zamknąć w więzieniu niewinnego człowieka. Kasiak uważnie rozgląda się i zastanawia, co zrobić z odzyskaną wolnością. Postanawia dosiąść się do konwoju. Może wygra coś w pokera? Barman whisky! Konwoje postanawiają zamówić coś do picia. Wołają barmankę, napiją się whisky. Oprócz whisky, konwoje proszą o barmanka woła dziewczyny z salonu i razem zatańczą kankana. Zapłacić.
Dziewczęta odbierają zapłatę i wracają do salonu. Właśnie do naszego miasteczka przybywa najgroźniejszy z bandytów. Szybki Bill, w niektórych rejonach znany jako Czak. Rozgląda się swoim stokolim wzrokiem, namierza wam i biegnie do niego. Podejrzana para okazuje się w najciekawie. Szybki Bill obezwładniają naszych pokoi i razem z nim obrabowują pan. Wracają po swoje i zaraz zaczną przeszukanie. Kto zabrał złoto? Złoto! Gdzie on jest? Kto zabrał złoto? Złoto! A ty śmigieczka go zostawiłaś? Nie, masz znowu, dobra. Kochani, ale to was potrafuje nam znaleźć Pasia. Kto mu zabrał złoto? Gdzie jest Pasia? Gdzie jest Pasia? O! Znaleziony. Na wolności są jeszcze złodzieje z bandy Czaka. Na szczęście nasz dzielny szeryf spytał bandytów i wszyscy razem trafią do więzienia. Morał tej bajki jest krótki i niektórym znany. Zły człowiek zawsze zostawia ukarany. Kto złoto znajduje i go nie oddaje, ten w więzieniu na zawsze zostaje. No to brawo! O, hamuj! Roxy Papi, to jest godzina samecza z meteorów. Możesz dotknąć. Serio? Jaki z kosmosu? Meteora dotykam, kurde, dotykam meteora, kurde, twardy. Piękne. O, szacy bursztyn. A bursztyn taki to jest taka zeschnięta. Żywica. Wow, no. Wow. Dobrze wydrążała takie. Zobacz, Pati, tutaj. Jak się kryształki zrobiły w drobnej rozbytowej tej muszli. A ten widziałaś, Pati? A ten wielomy widziałaś? Malachity? Cudowne. Bardzo dużo malachitów. Ascercy mieli. Wszystko z malachitów tam robili. Taki powiedz, malachit.
Malachit. Trudne słowo, nie? Mama będzie biegła za nami. A, czekajcie na mnie! Super! Jeszcze raz! Trudniej, nie? Na skakaniu. Yeah.